Zaczęliśmy jesienną edycję Akademii Biegania, która jest organizowana przez MOSiR w Rybniku na stadionie lekkoatletycznym i ścieżkach biegowych, które okalają właśnie ośrodek MOSiR-u. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Zajęcia odbywają się w wtorki, czwartki na godzinę 18. Co dają takie zajęcia? No, naszym celem jest przede wszystkim umożliwienie osobom, które są chętne, a się wstydzą, albo nie mają możliwości, albo nie mają z kim, spotkania właśnie wtorki, czwartki na 18 z grupą ludzi, którzy starają się aktywność, jaką jest bieganie, kultywować, dobrze spędzić czas w miłej atmosferze, troszkę się spocić, jedni więcej, inni mniej, w zależności od tego, jakie są chęci, dlatego że w bieganiu jest tak, że można rywalizować ze sobą, czyli wyznaczyć sobie cel i konsekwentnie dążyć do celu, aż ten cel się zrealizuje i potem wyznaczanie nowego celu, czy to będzie czas na 10 km, czy to będzie ukończenie, czy przebiegnięcie maratonu. Natomiast można prowadzić rywalizację z innymi osobami, a można po prostu mieć z tego frajdę i przyjemność. Do tego oczywiście jest parę aspektów zdrowotnych, o których no, wszyscy wiemy. No, ładna sylwetka, serduszko, które pięknie bije, nie stwarza problemu. No i chyba o to chodzi. Chyba o to nam chodzi. To jest taki cel. W zeszłym sezonie, jakby w edycji naszej wiosennej, cieszyła się akcja dużą popularnością. Teraz zaczynamy i zobaczymy, jak będzie, ale mam nadzieję, że odzew będzie też dobry.